wytworzył się ten zawód trenera personalnego i zbyt łatwo, no każda osoba, powiedzmy Maciek, potrenujesz miesiąc na siłowni, możesz zapisać się na kurs i ukończyć papiery trenera personalnego i zostać trenerem personalnym. Z pierwszymi zajęciami bierzesz odpowiedzialność za jego zdrowie. Czy kułeś kiedyś dupę? Cały klub tu leci Malibu, a ludzie w Pablitu, by poczuć z nami luz. Cały klub tu leci Malibu, a ludzie w Pablitu, by poczuć z nami luz. Siema, wracamy z podcastami. Dzisiaj naszym gościem Mateusz Pietrzyk, trener personalny. Cześć wszystkim. Cześć. Siemanko. Dodam, że najlepszy trener personalny. I właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Od kiedy trenujesz ludzi? Od kiedy trenuję ludzi? Już minął równo rok 25 stycznia, odkąd zacząłem działać w Myślenicach. My też mamy rocznicę 25 stycznia, odkąd Może zaczęliśmy działać w zacznijmy Myślenicach. w ogóle od tego, skąd my się znamy, bo my się znamy praktycznie od zawsze. Wejdźmy na te tematy i potem już pójdzie, no bo znamy się z boiska głównie, Kopę nie? lat już się znamy. Praktycznie od dzieciaka i zaczynaliśmy grać na kółeczku tutaj. Na kółeczku. Piłkę kopać. Już nie ma tego starego kółeczka. Już nie jest ma. Nowe, wyremontowane. My jesteśmy świeży po turnieju, w którym dostaliśmy straszne baty, więc stwierdziliśmy, że pogadamy z kimś, kto rzeczywiście zna się na tym sporcie trochę bardziej niż my. No i fajnie, że zgodziłeś się przyjść. Mi też jest miło. No i właściwie to chcieliśmy trochę porozmawiać o tym, czym się zajmujesz i czym, co właściwie, jakie korzyści można wynieść z takiej współpracy z trenerem personalnym. No to aktualnie prowadzę zajęcia na gymie, na siłowni. Pracuję z różnymi osobami. Zazwyczaj są to osoby, które chcą zrzucić kilogramy po zbycie tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim głównie też chodzi o lepsze samopoczucie. Sporo osób się w trakcie tego roku przewinęło. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Bo ja też, szczerze mówiąc, zacząłem teraz od 2 tygodni. Zacząłem sobie trenować. No, no tak, żeby... Zresztą przed wrześniem, wiadomo, nie chcę tu no, mówić, ale... Najważniejsze, że przed nowym rokiem. Ale przed wrześniem chciałbym trochę rzeczywiście zrzucić. No i zapisałem się na siłkę i na razie twardo. Czy siłownia bez trenera personalnego ma jakikolwiek sens? To zależy. To jest może prosta odpowiedź, ale to zależy. Zależy na jakim jesteś poziomie sportowym, zależy czy miałeś do czynienia ogólnie już wcześniej ze sportem. Bo jeśli miałeś do czynienia ze sportem jakimkolwiek, to myślę, że bez trenera personalnego można zacząć, ale efekty nie przyjdą tak szybko jak z trenerem personalnym. No ja ci powiem, jaki ja mam problem z tym, no wchodzisz na to, ja nie miałem do czynienia z siłownią, raczej po prostu sportu zespołowej i w tą stronę. Wchodzisz na tą siłownię, jest ta kupa żelastwa, tych ludzi, którzy do luster się prężą i robią swoje Instagramy i mówisz, kurde, czego zacząć, co robić? Więc tak. Od czego zacząć? Ja bym polecał każdej osobie, czy ona jest totalnie zielona, czy już chodzi na siłownię rok, dwa, trzy. Każdemu na starcie polecałbym nawet kilka lekcji, kilka zajęć wykupić sobie u trenera personalnego. Są też takie osoby, które wolą ćwiczyć z trenerem personalnym nawet przez dłuższy okres czasu. Rok, dwa, trzy lata lub więcej. I to teraz już z doświadczenia i też z takiego badania rynku wiem, że łatwiej im zacząć, łatwiej jest im w tym wytrwać. Bo na przykład taki przykład, przyjdziesz Maciek do mnie na trening, będziesz chodził poniedziałek, środa, piątek na godzinę 15 i wiesz, że będziesz to cały czas kontynuował. A teraz tak, jeśli sam sobie ustalisz, że będziesz miał chodzić poniedziałek, środa, piątek, a zdarzy się tak, że będziesz zagoniony, zmęczony, będziesz miał taką demotywację i powiesz, a dzisiaj nie pójdę, pójdę następnym razem. A jednak jesteś z trenerem umówiony i to już jest taka motywacja, żeby przyjść na tą siłownię. Przyjść na ten trening i zrobić. To prawda, bo tak miałem akurat dokładnie tak. A jaki jest zakres twoich obowiązków? Ty też jakby ustalasz diety i jakby prowadzisz tych ludzi całkiem, czy? Tak, zgadza się, ale to wszystko zależy od osoby, jaką ona ofertę sobie wybierze. Oferta jest bardzo szeroka, bo
są jadłospisy, jest tylko rozpisywanie tak samo tylko makroskładników i liczby kalorii i posługiwanie się aplikacją, ale do tego też są treningi. Treningi nawet raz w tygodniu. Też mam takich podopiecznych, którzy trenują ze mną raz w tygodniu. Są to osoby już troszkę starsze, bo to przechodzi barierę 40 roku życia, ale one trenując raz w tygodniu naprawdę osiągają fajne wyniki, mają fajne efekty i przede wszystkim nie narzekają, że łapią zadyszkę, bolą ich plecy, nie chce im się na co dzień, no nie wiem, wyjść na spacer. On naprawdę z miesiąca na miesiąc, głupi raz w tygodniu, ale działa. Raz w tygodniu? Ile taki trening trwa? Plus minus to jest godzinka. Pełna godzina, czasami 5 minut krócej, czasami 5 minut dłużej. Czaję. I czyli diety też ty ustalasz? Jadłospisy też, chociaż od razu zaznaczę, dlaczego nie jestem zwolennikiem jadłospisów. Dlaczego? Przerobiłem kilka osób, którym dawałem jadłospisy. Osiągali efekty po 3-4 miesiącach. Kończyli współpracę, chodziły sobie dalej na siłownię, ale odchodziły od jadłospisu. I zaczynały jeść to, co, na co miały ochotę, jednak te kilogramy wracały znowu, nieraz ze zdwojoną siłą. A jednak jak teraz już z doświadczenia wiem, jak uczę, cały czas daję wskazówki żywieniowe i ludzie sobie w aplikacji liczą te kalorie, makroskładniki, jest to lepsze rozwiązanie. Bo wtedy jesteś w stanie po zakończeniu nawet współpracy ze mną utrzymać sobie, już wiesz, na co sobie możesz pozwolić, w jakich ilościach, aby to dalej działało i utrzymać tą wyrobioną formę. Pisałeś o zmianie nawyków żywieniowych. Jakie są takie typowe nawyki żywieniowe? Kogoś, kto przychodzi wcześniej do ciebie, a jakie są później, co zmieniasz w ich podejściu? Jak dla mnie, jako trenera i osoby, która cały czas się rozwija w tym kierunku, najczęściej z wywiadu, w trakcie konsultacji, zbyt mała podaż wody w ciągu dnia. I to jest, i dla was może się wydawać abstrakcją. No też nie powiedziałbym tak. Nieraz głupi ból głowy, a jednak może brać się stąd, że nasz organizm nie jest prawidłowo nawodniony. To ile się powinno tak pić mniej więcej normalnie? W przeliczeniu na kilogramy masy ciała, myślę, że tak około 0,33 litra na kilogram masy ciała, czyli powiedzmy przeciętnie 80 kg, 80-kilogramowy pan, takie 2-2,5 litra dziennie niech wypije. To jest spore rzeczywiście, nie pije. Piwo się liczy? Chyba tak. Piwo to także płyn, ale to też dodatkowe kalorie, woda jednak nie ma kalorii. Ale jest izotoniczny. Zgadza się, ale... Słowo diety zastąpiłeś jadłospisy. I bardziej, czyli w tym bardziej chodzi o liczenie kalorii, czy źle zrozumiałem? Konkretnych tam, kurde, tą apką, o której mówisz, jest na przykład Fitatu, czy tak, to jest co innego? Ja głównie operuję na aplikacji Fitatu. Okej, okay. Czyli da się osiągać fajne rezultaty pieprzając raz za czas pizzę, czy to fakt? Jasna sprawa. Wszystko z umiarem. Spoko. Czyli chodzi o to, żeby się zgadzały po prostu te wartości? Makroskładniki, że takie, jakie sobie ustalamy, wyliczamy, wprowadzamy do aplikacji i staramy się tego pilnować. Dobra, zaczyna mi się to podobać. Jedna pizza dziennie i się zrobi. Znaczy, wiadomo, formę możesz zrobić na różnych produktach, ale też trzeba oscylować zdrowym rozsądkiem. Żeby to takie, ja zawsze to powtarzam ludziom, takie 80% do 20%. Czyli 80% pełnowartościowe produkty, 20% troszkę niskiej jakości produkty, czasami nawet żywność przetworzona, ale żeby to miało ręce i nogi. No bo jeśli ktoś od razu się rzuci na głęboką wodę, że od razu się 110% dopina dietę, zazwyczaj po paru tygodniach kończy się i dorywa się do słodkiego, do pizzy, do hamburgera, do dużej ilości alkoholu. To jest trochę powiązane chyba z, tak jak są używki, nie? W sensie, że tak. To jest powiązane ze środkiem dopaminy i to są takie po prostu szybkie strzały dopaminy, tak, w mózgu. Więc nie jest chyba to tak łatwo przezwyciężyć. I tak słyszałem, tak czytałem, że po prostu ta droga rzeczywiście, no musisz zmienić pewne zachowania i tak trwale to ogarniać. No a ktoś, kto chce schudnąć u ciebie, czyli co, przychodzi, no to praktycznie... Zaczynam zawsze od konsultacji. Konsultacja jest darmowa. A potem wszystkie cardio i... Cardio to jest też element, ale to nie jest główny element akurat, jeśli chodzi o współpracę ze mną. Cardio to są aeroby, które już dodatkowo dokładam, żeby jeszcze bardziej powiększać deficyt kaloryczny.
bo też trzeba zaznaczyć, że najważniejsze w tym, jeśli chcemy zrzucić kilogramy, jest deficyt kaloryczny. Czyli musimy przyjmować mniej niż potrzebujemy. Czyli, ale to w takim razie po co takie ćwiczenia siłowe na redukcji są? Czy to jest w ogóle ważne, czy po prostu są ćwiczenia, trening siłowy, trening oporowy, trening z ciężarem. Jak budujemy masę mięśniową, mamy nadwyżkę kaloryczną. Chodząc na siłownię, trenując siłowo, rozwijamy masę mięśniową. Oczywiście to wszystko, to jest mnóstwo elementów, które się składają na cały kształt. A w trakcie redukcji, trenując siłowo, musimy jak najwięcej utrzymywać po prostu tej masy mięśniowej. Bo na redukcji musimy liczyć się z tym, że jednak może pojawiać się taki katabolizm właśnie. Dochodzi do katabolizmu. O samej drodze do tego, jak zostałeś trenerem personalnym. Jak zostałem trenerem? Tak, dlaczego właściwie tak? O twoich wyborach. No to w sumie dość niedawno, bo trenerem zostałem od lipca. To był lipiec tamtego roku. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Lipiec tamtego roku skończyłem studia, bo to też trzeba zaznaczyć, że mam specjalizację, mam zawód trenera przygotowania motorycznego, ale dodatkowo pokończyłem kursy trenera personalnego, więc od lipca tamtego roku, no ponad, już będzie za niedługo w tym roku, to będą już 2 lata, odkąd działam jako trener personalny, chociaż nie lubię tego określenia trener personalny, bo wiadomo, rynek jest szeroki, różni są trenerzy personalni, ale... Ty czym zastępujesz dany trener personalny? Po prostu trener. Trener osobisty. Zazwyczaj w mojej karierze chcę dążyć do tego, żeby skupić się za parę lat jako już stricte trener przygotowania motorycznego. A co to jest trener przygotowania motorycznego? No, czyli przygotowanie sportowców, różne dyscypliny sportu, przygotowanie budowy siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej i tak dalej. To nam się przyda na kolejny memoriał Stacha Cichonia. Bo u nas no to zapraszam. Może poprawimy trochę wyniki. Zajebiście, drużynowo się zgłosimy. Wszystkich, no. Ja miałem w liceum gościa, który był trenerem przygotowania motorycznego Wisły Kraków i rzeczywiście robił... I był naszym WF-istą po prostu. Jak się nazywał? I teraz nie zagiąłeś, bo nie pamiętam. Sprawdzę ci to i przypomnę, ale nie pamiętam go, ale fajnie, no czasem graliśmy w piłkę, ale czasem robił zajęcia z techniki biegu, która była totalnie nudna dla nas, w ogóle nas to niezbyt obchodziło, chcieliśmy po prostu tylko grać w piłkę, ale no był sensowny koleś, w sensie umiał na pewno i dużo wiedzy. To dobrze, że trafiłeś na takich ludzi. Zresztą fajnie, WF-istów w ogóle zawsze mieliśmy spoko tutaj. Stąd twoje wyniki, że trafiłeś na takiego człowieka. Czy żeby zostać trenerem personalnym albo trenerem osobistym, trzeba mieć jakieś papiery, czy po prostu zacząć to robić? Ja jestem tego zdania, że trzeba mieć papiery, chociaż teraz zbyt łatwo można osiągnąć. Taki zawód, można powiedzieć, wytworzył się ten zawód trenera personalnego. I zbyt łatwo, no każda osoba, powiedzmy Maciek, potrenujesz miesiąc na siłowni, możesz zapisać się na kurs i ukończyć papiery trenera personalnego i zostać trenerem personalnym. Pewnie psuje rynek bardzo. Bardzo psuje rynek. Niestety, ale... No bo widać teraz, że jest coraz więcej trenerów. Tak, coraz więcej. W sumie co chwilę ktoś nowy na Instagramie wyskakuje jako trener personalny. Jak się utrzymać w takim razie na tym rynku? Robić swoje. Przede wszystkim robić swoje, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień stawiać sobie cele, poprzeczki. Podchodzić przede wszystkim do pracy na 110%. Bo ktoś pomyśli, że praca trenera personalnego to jest tylko przeprowadzenie treningu na siłowni i na tym się kończy. A to tak nie jest. Spoko. I co może być takim kolejnym celem? Na przykład więcej klientów, czy... Większa liczba klientów też. Ale przede wszystkim ja skupiam się na tym, aby każdej osobie pomóc. Jak dobrać dobrego trenera personalnego bardziej niż... Czy trener personalny... No to na przykładzie. Szukasz sobie trenera personalnego, chcesz zacząć ćwiczyć na siłowni. Wchodzisz, szukasz na stronach internetowych, na Instagramach trenerów personalnych. Na pierwszy rzut oka zwróciłbym oczywiście uwagę na opinię innych ludzi oraz na to, jakie metamorfozy z ludźmi osiąga, jakie efekty i w jakiej ilości. Bo może być tak, że
trener personalny zrobił kilka efektów i on je cały czas po prostu co jakiś czas te same efekty wrzuca na relacje. Na relacje, na posty. Nie ma już nowych metamorfoz, tylko cały czas wrzuca te same jednakowe. Jasne, bo rozumiem, tak mówiłem to do tego, że jakby wiem, że niektórzy trenerzy są, tak jak mówisz, po studiach, niektórzy są po kursach, więc tak. To... Ja akurat jestem po studiach, czyli ja studiowałem 3 lata na kierunku sport, była to specjalizacja przygotowania motorycznego, to jest szeroki temat, przygotowania motoryczne, a dodatkowy papier to tylko zrobiłem rzeczywiście kurs szkolenia z trenera personalnego. Ale chcę zaznaczyć, że na studiach jednak przerabialiśmy wszystko. I w trening motoryczny, i właśnie taki trening personalny z osobami ćwiczącymi rekreacyjnie. Czy w dzisiejszych czasach na razie, na ten moment, wystarczy mieć kursy, bo nie jest to uprawomocnione? Czyli jeśli by to było uprawomocnione, że trener personalny po skończeniu kursu na przykład musi mieć wykształcenie wyższe, rynek by się przerzedził. I to w znacznym stopniu. I raczej ci trenerzy, którzy, można powiedzieć, robią marketingiem swoje zasięgi, swoich klientów, a jednak wiedzą to troszkę, nie popierają tą wiedzą umiejętnościami, no to ale troszkę klientów by od nich odeszło. To można chyba też łatwo krzywdę zrobić komuś, jeżeli już nie masz, bardzo łatwo, masz papierów. To jest dla mnie też dziwne, że można... Bardzo łatwo zrobić krzywdę, bo jednak klient, który przychodzi do ciebie na pierwsze zajęcia, no to wraz z pierwszymi zajęciami bierzesz odpowiedzialność za jego zdrowie, można powiedzieć, życie w trakcie treningu. Bo jednak siłownia, używanie sztang z obciążeniami, hantli jest bezpiecznie, ale trzeba to wykonywać umiejętnie. Na pewno to jest też. Nie jest takie proste, że sobie bierzemy sztangę, zakładamy po 20 kg talerz z jednej, z drugiej strony i sobie machamy. Bo to naprawdę trzeba wiedzieć, jak to robić. Anegdotka jest taka, że kiedyś moja szefowa mówiła, że wzięła sobie takiego trenera personalnego, ale takiego, wiecie, po prostu z siłki kogoś sobie znalazła i tam jej rozpisywał rzeczy i on tylko jej pisał tam kurczak z ryżem, kurczak z ryżem. No i ona mówi, ona lubiła śliwki i pyta się, czy my możesz za czas sobie zjeść śliwkę, nie? On taki kark i mówi, ale po co? No i już sobie sama odpowiedziała na pytanie, czy to był dobry trener. No tak. Mówiliśmy o tobie właściwie. A jak szybko w ogóle przeszedłeś ze sportów drużynowych, w których właściwie chyba całą młodość spędziłeś i tam dużo pasji zostawiłeś, do siłowni, która wydaje się dla mnie w ogóle zupełnie z innego świata? Znaczy to w sumie pomysł zrodził się tak nagle. Skończyliśmy liceum, zdałem maturę, no i było co dalej. Oczywiście kontuzje, nie kontuzje były, no i trzeba było podjąć wybór. Idę dalej w piłkę nożną, próbuję tego zawodowego sportu, czy jednak czas usiąść na tyłku i troszkę się pouczyć, wziąć sobie, znaleźć jakiś kierunek i w tym kierunku brnąć. U mnie padło na siłownię, a jak to wszystko wyszło, złożyliśmy dokumenty wraz z moją narzeczoną na Podhalankę. Tam się dostaliśmy, ona na kierunek swój kosmetologia, na swój kierunek sport. No i tak się zaczęło, że wraz z 1 października, żeby mieć co robić też w Nowym Targu, zapisaliśmy się na siłownię. No i tam sobie uczęszczaliśmy na siłownię. My już mniej więcej, bo też obyty byłem z siłownią, no bo jednak w Krakowie, tam gdzie grałem, 2 lata przeszło. No to jednak trenerzy przygotowania motorycznego, trenerzy tam też siłownia dużo, to tam też w wieku no niby 15, już 16 lat, ale tak, siłownia już była, więc wiedziałem. W jakim wieku tam grałeś? 15 lat miałem. To jest jeszcze jakaś drużyna młodzieżowa, 16, tak? Tak, juniorzy, to byli wtedy ten junior młodszy, później junior starszy. Mhm. Na czym skończyliśmy? No, że poszliście na Podhalankę. Poszliśmy na Podhalankę. No i zaczęło się to tak, że rozpoczęliśmy przygodę z siłownią, tam pierwsze treningi. Miesiąc minął, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, no ale też rozpoczęliśmy studia. No i można powiedzieć, że w głównej mierze to w miejscu, w którym jestem, zawdzięczam mojemu wykładowcy, panu Piotrowi Kotei, który prowadził z nami przygotowanie motoryczne, zajęcia z przygotowaniem motorycznym. Jest bardzo dobrym
przede wszystkim praktykiem, czyli to, że umie fajnie, w fajny, luźny sposób, bez wyświetlania slajdów, jak to wiecie, na zajęciach, na studiach, na prezentacjach, nie wyświetlał żadnych slajdów, tylko potrafił zrobić teorię, ale bardzo dobrze tą teorię przekazać w praktyce. Właśnie miałem cię pytać, jak wyglądają właściwie zajęcia na takim czymś. Normalnie to jest wykład, tak? W auli siedzicie, czy to są zajęcia? Na sali, czy normalnie to są... na sali, tak, tylko ale... on naprawdę wykłady teoretyczne ograniczał do minimum. My większość rzeczy, i za to mu dziękuję, pouczyliśmy się poprzez praktykę. Mhm. Każdą dziedzinę tego, cały trening personalny, czy motoryczny, rozkładanie na czynniki pierwsze, to było poprzez praktykę. I naprawdę teraz mi się to odpłaca. Piotr Koteja, tak? Tak. No, ma studio treningowe w Zakliczynie. Active Academy. Kurde, wiem przecież. No. To ja wiem, kto Swoją żoną prowadzę. Dobra, tak. Dobra, ja wiem. Okej. Okay. Czyli on tam był wykładowcą? Tak. Nie wiem, czy dalej jest. Wiem, że z nami prowadził i no, dużo mi to pomogło. I on był trenerem też przygotowania motorycznego. Tak, zajmuje się treningami przygotowania motorycznego, treningami personalnymi, ogólnie. No jest właścicielem, bo z żoną razem nas są współwłaścicielami tego studia. No i tak prężnie działają już tam ładne kilkanaście lat. Z tego, co widzę, idzie im bardzo dobrze. Miałem cię pytać, co musisz zrobić, żeby rzeczywiście osiągnąć swój cel, jakim jest bycie tym właśnie trenerem przygotowania motorycznego? Czy masz już jakby jakiś tam plan na to? Jakiś plan w głowie jest, ale na razie go nie chcę zdradzać. Jasne, jasne. A to będzie po prostu próba bicia się do jakiejś drużyny? Myślałem też nad tym, ale jest mnóstwo ofert. Mnóstwo ofert. Na przykład są oferty w Krakowie w klubach tenisowych, gdzie jest mnóstwo dzieciaków i one nie tylko trenują tenis, bo jednak szukają trenerów przygotowania motorycznego, którzy będą już młodych adeptów przygotować fizycznie do tego, żeby stawali się w przyszłości zawodowymi tenisistami. Już w takim wieku potrzeba specjalnie pod wytrzymałość trenować? To nie jest tylko wytrzymałość, bo dlatego mówię, przygotowanie motoryczne to jest kilkanaście czynników. To jest wytrzymałość, to jest szybkość, to jest koordynacja, to jest czas reakcji. Naprawdę to się wiele rzeczy składa na przygotowanie motoryczne. Czyli na przykład w tenisie bardzo ważne jest jednak to przyspieszenie na krótkim odcinku, zwrotność i jednak ten czas reakcji. Tutaj a propos tenisa ziemnego. A w ogóle jaka jest kondycja sportu w Polsce, twoim zdaniem? Takiego, mówię, trenowania. Nie, piłki trenowania. Nożne? Chodzi mi o młodzieżówki, o trenowanie, czy po prostu też o piłkę nożną. Czy to za, powiedzmy, 10-20 lat będziemy na wyższym poziomie, czy nie? To na przykładzie piłki nożnej. Bo jak sami wiecie, bo się znamy kilkanaście dobrych lat, no to troszkę o ten zawodowy sport się obiłem w piłce nożnej. Uważam, że w Polsce z piłką nożną, żeby się wybić na naprawdę światowy poziom, no mówię to na przykład na bazie teraz reprezentacji Polski, będzie ciężko. Dam wam przykład. Robiłem też, bo też uprawnienia trenera piłki nożnej. Mam uprawnienia trenera piłki nożnej, chociaż na razie ich nie wykorzystuję, ale też tam gdzieś się kształciłem i dwa lata prowadziłem drużynę w Myślenicach na Górnym Przedmieściu juniorów. Jak w Polsce mamy osiągać dobre wyniki, jak dzieciaki, powiedzmy do lat 14, w klubach w Polsce, powiedzmy, trenują 3 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, a do lat 14 w Hiszpanii trenują 2 razy dziennie przez 5 dni. To samo to jest jakby, to samo Boniek mówił, cytat ostatni, że właśnie no, oni dawniej grali w tą piłkę cały czas, tak. A teraz oni 3 razy albo pozamykane. No ale pozamykane, ale no co to jest, umówmy się, co to jest 3 godziny, powiedzmy 3 godziny. 3,5 godziny w skali tygodnia granie w piłkę. Gdzie chłopaki, na przykład ogólnie w Hiszpanii, Atletico Madryt, Barcelona, te mniejsze kluby, tak samo hiszpańskie, do lat, na przykład, bo tu dałem przykład, do lat 12, do lat 14, tak po kolei, to jest 2 razy dziennie.
Oni tam idą do szkoły na 8 rano, mają przerwę o 10, od 10 do 12 mają 2 godziny jednostkę, później wracają na lekcje na 2 godziny, lunch, przerwa i wieczorna sesja treningowa. I ktoś powie, przecież ich zajadą, ale na jakim poziomie jest piłka hiszpańska, na jakim poziomie jest piłka polska? To widać też jakby, jak nasi reprezentanci, którzy teraz grają, to są zawodnicy importowani tak. Po prostu z zagranicy, tak, polscy, ale importowani. Czy... Tak, tak. No, Zieliński na ten moment to jest gościu, że jakbyś nie usłyszał nazwiska, zobaczył go pierwszy raz, to byś mi nie powiedział, że on jest Polakiem. To są takie umiejętności, że w Polsce jest ciężko spotkać w tym momencie. Ale on też nie wychodzi z Polski, czy wychodzi się z Polski? Właśnie mi się wydaje, nie, że... Nie wiem, gdzie on wyszedł. Nie powiem wam dokładnie, więc nie, też nie chcę siać. No ale zamętu. Mówię o Zalewskim na przykład. Ale nawet teraz ten Zalewski. Nie, Zalewski młody chłopak, no to... który teraz już, ja nie wiem, czy on ma 18 lat w sumie. Też nie chcę panuć. Ma, chyba, na pewno ma 18 lat. On będzie miał 19-20 jakoś, tak też nie chcę, bo teraz już w piłce nożnej za długo teraz już nie siedzę. Po prostu co, no my to chyba jest taka, że najszybciej za granicę i tam tak. Próbować sił. Ja też słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, że gdzieś w Hiszpanii mają w ogóle zajęcia z teorii piłki nożnej dla dzieciaki. Tak. Przez co u nas są takie terminy jak jakieś półprzestrzenie czy coś takiego, tak, i ludzie mamy wielkie oczy, nie? No tak, już rozmawiamy o piłce nożnej, no to na przykład granie 1-1. Bardzo popularne. U nas w Polsce 15, 16, 17 latek wchodząc do pierwszej drużyny słyszy, nie kiwaj, podaj, zagraj. Tak, ale tak, dlaczego? Tak, w Holandii, bo odbywaliśmy tam staże w Polsce i tak, znaczy w Polsce. Z treningu odbywaliśmy staże, ale też oglądaliśmy różne przebitki różnych trenerów. W Holandii do lat 14 chłopaki mają 1,5 godziny zajęć, gdzie cały czas grają 1-1. Oni wręcz mają tam cały czas kiwać. Dlatego to też się odbija na umiejętnościach indywidualnych. To, co brakuje na przykład kilku piłkarzom polskim, niby są top, ale jednak tego dryblingu brakuje, grania 1-1. Trochę to się może zmienić teraz, bo trener, ten Santos powiedział, że będzie się brał też za całe tam szkolenie, też, za właśnie no. za przygotowanie. No, tu urwijmy temat, tak. Zacznijmy temat piłki nożnej i Santosa. Czy jesteś na nie? Jestem. Nie mówię tak, nie mówię nie. Sobie nie wyobrażam siebie ogólnie w żadnym innym zawodzie, jak chcę cały czas być związany ze sportem. Widzicie mnie w jakiejś innej pracy, jak nie ze sportem. No nie, sporcie. Właśnie za chwileczkę. I siłownia, trening personalny, to ja też, dla mnie to nie jest tylko, wiesz, dźwiganie takiego chamskiego żelastwa, przenoszenie. Bo to też jest praca po prostu z ciałem, a ja jednak grając w piłkę, to była cały czas praca z ciałem, nie tylko z piłką, a będąc w Krakowie, to też się zaczęło właśnie przygotowanie całego ciała. Czyli wytrzymałość, czyli szybkość, czyli siła, czyli zbudowanie troszkę większej masy mięśniowej. To wszystko mi się teraz odpłaca, czyli tak naprawdę poświęcone te lata doprowadziły mnie do momentu, do tego, w którym jestem. Tak, no też trudno jakby nie rozmawiać właśnie o piłce nożnej, jak kurde, no byłeś tu jednym z najlepszych i to tak naprawdę ze ścisłej czołówki z Myślenic. Nie przesadzaj. Nie, bez jedzenia dupy, no byłeś po prostu jednym z najlepszych rzeczywiście. No niestety, też, no niestety się, nie wyszło. I też stąd się znamy, nie? No ale fajnie, że mówisz, że ci to się popłaciło, co nie? Że te wszystkie zainwestowane lata, no bo to umówmy się, włożyłeś kupę siebie. Wiesz co, nie mogę tego przeżywać, że mi nie wyszło, nie gram zawodowo, bo bardzo chciałem. Ale teraz z perspektywy czasu, tak jak nieraz siadam i sobie myślę, po coś to było. W życiu zawsze coś jest po prostu... Tak, tak. Nic się nie dzieje bez przypadku. Bez przyczyny. Jeszcze często w tych też w social mediach mówisz o samopoczuciu, że to rzeczywiście wpływa na ćwiczących. Czy widać takie, jak widać po prostu sam wpływ ćwiczeń na to, że człowiek się lepiej czuje? No na przykład układ krążenia, tak? Sam układ krążenia. Ruszamy się, dźwigamy ciężar, idziemy później na kardio. Układ krążenia, szybciej krew przepływa, szybciej po prostu dotleniamy ten organizm. Najszybszy efekt, jeśli chodzi o ten najszybszy efekt, wracając do efektów, no to jednak jest zwiększenie tej energii, czyli powiedzmy czasami tak potocznie, jak ktoś ma za mułę, jest zmęczony, nie chce mu się nic, przychodzi na trening i nawet nie chce ci się przyjść na trening, wchodzisz na ten trening i nagle po pierwszych dwóch ćwiczeniach jest taki power, jest taki wyrzut endorfin wszystkiego, że chce ci się nagle, mógłbyś przenosić góry, tak? Na przykładzie niektórych podopiecznych też mam, że mówią, że na przykład jest godzina 18, ma przyjść na trening, nie chce się, a po treningu nie może zasnąć.
jest tyle energii, takie nabuzowanie po treningu, że a nie chce się jej spać. Co poza dietą i treningiem jest jeszcze elementem tego, jak się regenerować, jak odpoczywać też? Jak się regenerować? Na przykład aktywny odpoczynek, spacery, basen. I to robimy sauna. Wtedy dni, które nie są treningowe, tak? Wtedy dni nietreningowe. Dobrze, że zaznaczasz, bo są dni treningowe i są dni nietreningowe. Ogólnie mamy odpoczynek bierny i aktywny. Biernie, no to znaczy, że nic nie robimy, odpoczywamy, leżymy, zrobimy mniejszą aktywność w ciągu dnia, ale ja jestem zwolennikiem jednak tego odpoczynku, tej regeneracji aktywnej. Czyli wyjść sobie na basen, spokojnym tempem przepłynąć, wejść do sauny, wejść do jacuzzi, odpocząć, zregenerować siły. Pewnie też dużo się do ciebie zgłasza ludzi z naszym stylem życia, czyli biurko, komputer i bardzo 8 dużo. Godzin. Nie? Bardzo dużo. Podejrzewam, że to jest bardzo destrukcyjne. Bardzo dużo, aczkolwiek te osoby, jak już wpadną w ten rytm, czyli powiedzmy 8 godzin siedzą za biurkiem, ale przychodzą 3 razy w tygodniu na trening, dostają ode mnie wytyczne, no to mają takie samozapalenie, taką samą dyscyplinę i jednak wiedzą, żeby jednak tą aktywność w ciągu dnia trzymać. Oprócz tego treningu, bo do czego zmierzam, to żeby osiągać efekty, nie wystarczy przyjść do trenera personalnego na siłownię, zrobić 3 treningi, a w domu leżeć i jeść byle co. Tak. No tak, tak. To już się trzeba wkręcić w to całkiem. I zmienić nawyki. No i przede wszystkim aktywność, do czego zmierzam, może to śmiesznie zabrzmi, liczba kroków. Tak? To działa? Bo już słyszałem dwie szkoły różne. No ale ja ci powiem tak, może nie, że tak nałogowo liczyć te kroki i nie pójdziesz spać, dopóki nie wbijesz kroków, bo to nie o to chodzi, tylko naprawdę minimum te 8 tysięcy w górę, żeby przebijać tą barierę. No bo jednak jak ktoś dziennie robi 4-5 tysięcy kroków, to jest bardzo mało. Trudno przebić te 8 tysięcy dziennie, to ja siedząc i pracując rzeczywiście za biurkiem potrafię tak po prostu... Ale znam osoby, które w połowie dnia mają 2 tysiące. To już chyba to trzeba rzeczywiście pracować zdalnie. Czy pamiętasz twój totalnie pierwszy raz na siłowni? Jak? Pamiętam. I jak to było? Byłeś wtedy sam, czy przyszedłeś właśnie z grupą jakąś albo z kimś? Sam. I wiedziałeś, jak się zachować, czy cię to przygniotło? Właśnie. Czy wiedziałem, jak się zachować? Pierwszy raz wtedy na siłowni to był Extreme Gym Fitness w Nowym Targu. I tam mieliśmy członkostwo wykupione, no bo wiadomo, to są sieci, to nie jest tak jak na prywatnych siłowniach, no i tam możliwość była godziny trenera personalnego i tam skorzystałem z tej godziny, no i wszystko mi wytłumaczył, czyli co robić, co jak się... Czyli jak też poszedłeś sobie do trenera. Tak, też zacząłem z trenera personalnego. Fajnie, spoko, no to worth w takim razie. Czyli jak ktoś dlaczego zaczyna, ja to... każdemu, wracając do tego, co mówiliśmy na początku, naprawdę... Bo to nieważne, czy weźmiesz miesiąc treningów u trenera, czy zrobisz kilka treningów u trenera. Naprawdę, jeśli jest dobry trener, to myślę, że po kilku treningach, albo już w ogóle po współpracy takiej miesięcznej lub kilkumiesięcznej, to ci się odpłaci z czasem. I dobrze, że to poruszamy, bo ja miałem parę podejść. No zresztą mówiłem ci tam kiedyś, że spróbowałem. To rozmawialiśmy. Ale, tak, spróbowałem, ale początek miałem ciężki i będę chciał wrócić. Za miesiąc będę chciał wrócić, ale... No, to zapraszam. Nie, ja lubię moją siłownię, bo jest boisko. A gdzie trenujesz? W Platinium na Alei Pokoju. Nie wiem, czy miałeś okazję być. No akurat na Alejach Pokoju nie. Super tam jest, bo jest boisko 3x3 i zawsze jakoś mi satysfakcję sprawia to, że sobie potem pokopię. Więc idę, zrobię to, co muszę, a potem idę sobie pokopię. No nie no, Fitness Platinium to już są takie sieci, gdzie jednak to centrum jest dużo szersze. Właśnie, ja chodziłem też do Platinium i też zaraz koło tej Alei Pokoju, tam są dwie obok siebie. Jedna jest Aleja Pokoju XXL, a jedna jest Sterców. I ona jest taka malutka, że w sumie jak wchodziłem na tą salę, były tam jedna sala no, z bieżniami, no to tam wiedziałem, co się robi, nie? Ale jak wchodziłem... A biegałeś tyłem czy przodem? Przodem. Czyli wiedziałeś, co się robi na bieżni. ale jak wchodziłem na tą salę właśnie wiesz, siłową, no i tam było mało tych urządzeń. Obok jest ta XXL, gdzie faktycznie z tego, co ogarniam, to jest tego wpyta i no i tam chyba jak pójdę, to tam.
No jak było jakieś jedno urządzenie zajęte, które ja umiałem jedno urządzenie obsługiwać, no to już mi się rodził problem, że kurczę, co tu ze sobą zrobić, no i jest takie wrażenie, że każdy na ciebie patrzy i tak dalej. A ty widzisz właściwie, jak ktoś robi coś głupiego albo coś totalnie nieprawidłowego na siłowniach? Chciałbyś bardzo, tak, że aż chciałbyś? Bardzo często, ale ja akurat bardzo często czy podchodzę i poprawiam ludzi? Tak. Jeśli już to są karygodne błędy, tak, podchodzę, podpowiadam, mówię zrób tak, że to nie jest w ten sposób. Ja jestem otwarty dla ludzi. Jak ktoś jest grzeczny w stosunku do mnie, nieraz podejdzie się zapyta, to ja też mu pomogę. A nie, to nie jest na takiej zasadzie, że wiesz, chcesz, żebym ci pokazał, to przyjdź na godzinę, zapłać i wyjść. Bo powiem wam tak, swoją pracę naprawdę traktuję tak, że dla mnie może to też się odpłaca, ale nie najważniejsze jest pieniądz. Bo to też trzeba zaznaczyć. Dużo osób słyszę nieraz, powiedzmy, na siłowni, ktoś mówi, a dajesz mu wycisk, jeszcze za to kasę bierzesz. Kurde, nie do końca. Bo to nie jest tak, że a przyjdź Maciek i już sobie liczę, ile z ciebie będę miał pieniędzy. To nie o to chodzi. Naprawdę ja chcę każdemu pomóc, czy to jest budowa masy mięśniowej, czy to jest redukcja tkanki tłuszczowej, czy to mam komuś po prostu wytłumaczyć, nauczyć, jak trenować na siłowni. Ja do każdego podchodzę na 110%, ale to może bierze się jednak stąd, że całe życie w sporcie jestem i też sam musiałem kiedyś zostać poprowadzony do tego. Jakbyś patrzył tylko na hajs, to byś po prostu zwariował też od tego. A nie wiem, dlaczego mamy też Polacy takie coś, że musimy się tłumaczyć z tego, że w ogóle jest jakiś temat pieniędzy. Tak, bez sensu, no po prostu. No wiesz, jak to jest u nas w Polsce. Ciężki temat, jak wchodzi się na temat pieniędzy, no to także w ogóle bym nawet, wiesz, nie łączył tego, że no podchodzisz do tego tylko tak. Czy czujesz to, że będąc trenerem w Myślenicach, masz mniejsze możliwości niż jakbyś działał na przykład w Krakowie? To na pewno. Bo sama liczba ludności robi swoje. Jednak w Myślenicach nie ma tylu osób, co w Krakowie. To jest ciekawe. Ale powstały chyba fajne teraz, bo ta siłownia i tak jest nowa w miarę, na której trenujesz, nie? Tak. Bo ja pamiętam, że parę lat temu też miałem taki epizod, że chodziłem na Platinium, jak byłem w Krakowie i potem przyszły wakacje, więc stwierdziłem, no to tutaj sobie coś, bo siedziałem w Myślenicach, więc sobie tutaj coś ogarnę. Poszedłem do innej siłowni, nie powiem której, ale poszedłem. Myślę, co to w ogóle jest? No, stary sprzęt, pogubiony, mała ciasna siłownia, jakieś dziwni ludzie, w ogóle to nie był ten sam standard. Wiem, o czym mówisz w tym momencie, AsGym. Powierzchniowo byłem jeszcze kiedyś, to tam lata temu, na tych innych siłowniach, ale w tym momencie AsGym, jeśli chodzi o powierzchnię, jakość sprzętu i tak dalej, no to w tym momencie to jest numer jeden, ale jednak w Myślenicach nie ma na razie miejsca, żeby zrobić coś w stylu Platinium, czy tak jak my w Nowym Targu, Extreme Gym Fitness. No niestety nie ma powierzchni. Teraz zadajmy sobie pytanie. Czy siłownia 1000-2000 metrów kwadratowych przeszłaby w Myślenicach? Na ten moment bardzo ciężko. Nie mogłoby się utrzymać. Na ten moment bardzo mi ciężko odpowiedzieć, ale raczej nie. Raczej taka powierzchnia by się nie utrzymała, no bo chyba żeby się nagle wszystkie siłownie te mniejsze pozamykały. Ale nie myślałeś, żeby działać poza Myślenicami, poza tym rynkiem? Wiesz co? Prowadzę ludzi online. Aha. Czyli mogę prowadzić ludzi tak naprawdę z całej Polski. Więc to nie jest tak, że ja tylko siedzę w Myślenicach, robię treningi personalne, ja ludzi online też prowadzę. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A jak wygląda taka współpraca online? Współpraca online? Jesteś w stanie mi jakby wyjaśnić też? Tak, jestem w stanie. Powinien... Mam jedną podstawową, żelazną zasadę. Na prowadzenie online musi to być osoba, która ma ten minimum rok, dwa stażu na siłowni. Jeśli chodzi o zakres techniki takiej podstawowej, czyli ten fundament ma zbudowany i poprzez współpracę online, czyli zdalnie, czyli poprzez na przykład Zooma, czyli poprzez wiadomości na Messengerze, na Instagramie, jesteśmy w stanie koordynować technikę ćwiczeń, dietę, pomiary. Co oglądasz ich na bieżąco na przykład? U mnie jest prosty sposób weryfikacji, czyli powiedzmy podopieczny ma problem z którymś ćwiczeniem, nagrywa się na siłowni, przesyła do mnie.
No i korygujemy błędy. Ja mówię, zwróć uwagę na to, zwróć uwagę na to, nagram siebie, nagrywam siebie, czy mam po prostu taką bazę plików z filmikami, jak to prawidłowo wykonać i przesyłam. I mówię, zwróć uwagę na to, popraw ten element, to niestety musisz zmienić i tak dalej, więc tylko, że prowadzenie online to nie jest dla osób, tak jak na przykład Maciek by przyszedł i chciał zacząć od totalnego zera. Może tak inni trenerzy robią, ja nie wiem, ale ja u mnie, ja tak osobiście nie robię, bo dla mnie, no, od zera prowadzić osobę, jak dla mnie na ten moment było ciężko. No nie wiadomo, czy ona ogarnia ćwiczenia, tak, czy nie robi czegoś. No wiesz co, możesz rozpisać, może być plan cudowny na papierze. Może być naprawdę mistrzostwo świata, ale okaże się, że efektów nie będzie przynosił, bo wszystko, każde ćwiczenie z planu jest zrobione źle. I jadłospis, czy tam rozpisanie kalorii, makroskładników też nie jest pilnowane, a osoba będzie płacić, będzie ci mówić, przytakiwać na Messengerze, że wszystko wykonuje, raporty wysyłać, jakoś tam podkoloryzuje. No i jest, a za chwilę ci powie, nie ma efektów, nie znasz się. Więc ja wolę współpracować z osobami, które jednak będą fair w stosunku do mnie, ale też jednak ten staż już troszkę na siłowni będą mieć i na przykład ich progres się zatrzymuje. Czyli oni sami ćwiczą rok, dwa, no i przychodzą trenerze, no weź pomóż, bo ja już nie widzę efektów. Chodzę, ale to dla mnie nie ma najmniejszego sensu, tracę, demotywuję się. No i wtedy właśnie trenerzy powinni ludzi prowadzić online i osiągać efekty. Też, no fajnie, że tak też mówisz, bo rzeczywiście mógłbyś mieć to gdzieś i po prostu prowadzić ich i nie dbać wizerunkowo o to właściwie, co... Dlatego wrócę, w mojej pracy najważniejszy nie jest pieniądz. Najważniejsze jest to, żeby pomóc wszystkim, żeby każdy osiągnął efekty, ale no niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jak ktoś zaczyna od zera, ja wolę na przykład wziąć taką osobę na miesiąc na personalne i później na przykład zmienić i wziąć ją na prowadzenie online po jakimś czasie, gdzie już ten fundament przy mnie zbuduje. Trochę tak jest, że za jakością też idzie po prostu ilość klientów. Tak. Więc jeżeli rzeczywiście oni zaczęliby mówić, że nie ma efektów, no to no musisz się to odbiło. Musisz się z tym liczyć, że ty jako trener nie możesz mieć wywalone na to, jak to mówią, że najważniejsze, bo już przyszedł, to już go mam, to posiedzi chwilę i tyle, nie, i pójdzie. Ale jednak ten klient przychodzi i chce mieć efekt. No i dużo też od niego to zależy wtedy, nie? Bardzo dużo. No właśnie, więc to weryfikujesz tak klientów, że widać po kimś, że... Weryfikuję klientów, ale to też nie chcę się zagłębiać w moją pracę, bo rynek jest szeroki, konkurencja nie śpi. Jasne. Nie chcę, żeby zaraz było, że będą podobne schematy kopiować. Nikomu nie zarzucam tego, broń Boże, ale... No nie będę wszystkiego opowiadał, bo to jest moja praca. Wkładam to w całe swoje serce, więc... Ludzie się dziwią, jak przychodzą na konsultacje i ja im teraz weszłem na taki pułap, że ja kulturalnie mówię, że poproszę tak do 5 dni czasu, że zanim coś przygotuję. I dopiero będziemy mogli rozpocząć trening personalny czy prowadzenie online. Nie jest tak, że ja mam cały dzień na rozpisywanie. Masz jeszcze 5 dni jedzenia maka. Ale... Tak, ale to spoko, że mówisz o tym, ile to tak realnie zajmuje. Znaczy, wiesz, ja od razu, może nie, że przepraszam, bo każdy to rozumie, bo już zauważyłem, że każdy z nowych podopiecznych to rozumie, ale to też może w jakiś sposób nie chcę też sobie, ja jestem skromną osobą, nie chcę sobie pochlebiać, nie wiem jak inni trenerzy, ale też jakbym był podopiecznym albo osobą, która szuka trenera personalnego, to zwróciłbym na to uwagę. Czy on rzeczywiście zindywidualizuje mi ten plan treningowy, te wytyczne, czy on weźmie wszystko pod uwagę, czy to po prostu będzie halo, umówimy się na 9, no jutro o 9 wpadaj, nie? A to dzisiaj sobie tu powyciskamy, tu sobie poprzysiadamy, nie? To idzie wszystko do przodu. Ludzie są coraz bardziej świadomi, też weryfikują już powoli rynek, który trener jest dobry, który nie. Czy to nie może być tak, że w sumie masz jakiś jeden przygotowany schemat i po prostu do wszystkim to wrzucasz? Zależy, co masz na myśli schemat. No schemat w sensie plan treningowy. Plan treningowy zawsze dobieram indywidualnie do osoby. I to jest narzędzie, bo indywidualnie do osoby, ale powiedzmy plan treningowy planem treningowym, ale wytyczne.
Czyli na przykład trzeba zadbać o to, o suplementację, trzeba zadbać o jedzenie, trzeba zadbać o sen, trzeba zadbać o liczbę kalorii, wypisać, jakie produkty warto korzystać, z których warto nie korzystać. To wszystko są pliki, to te schematy, to jest mój schemat, który mam już wypracowany, gotowy, tylko zmieniam w zależności od osoby. Więc też zależy, co masz na myśli schemat. Swój schemat mam wyrobiony, ale na przykład powiedzmy, no osoba, która będzie trenowała ze mną 2 razy w tygodniu, osoba, która będzie trenowała ze mną 4 razy w tygodniu. No inaczej musi być inaczej będzie podejście, ale też większe możliwości będę miał pokazać swoją wiedzę, osiągnąć większe efekty z tą osobą, która jednak ćwiczy 4 razy w tygodniu. Ale zaznaczam, że 2 razy w tygodniu można osiągać efekty, ale jednak trzeba poświęcić troszkę więcej czasu. A czy jest sens przychodzić rzeczywiście codziennie na przykład na siłownię? Dobre pytanie. Pamiętaj, im więcej, to nie znaczy lepiej. No właśnie. I na tym to zostawmy, bo to jest temat rzeka. To by nam podcastu jeszcze brakło. Ale do suplementacji jeszcze mam pytanko. Jak wcześniej powinno się zacząć jakąkolwiek suplementację i czy to jest niezbędne? Suplementacja to jest, zaznaczam też, że to jest dodatek. To nie jest tak, że będę sobie byle jak jadł, zjem sobie na obiad schabowego, rano sobie zjem kanapeczki, nie wiadomo, nie żebym nie miał nic do kanapek, bo kanapki są dobre, tylko żeby to były zrobione z odpowiednimi produktami, tak? A nie na przykład, że ktoś nałoży tonę masła, tonę sera żółtego i zaleje wszystko majonezem. Wiecie, o co chodzi? I do tego doda suplementy i myśli, że będzie chudnął, budował formę i tak dalej. Zacznijmy najpierw naprawdę od racjonalnego żywienia. To nie musi być jakaś mega restrykcyjna dieta i do tego dołóżmy suplementację. Jakie są twoje następne cele? Jakie? Czy czujesz już coś? Czy na ten moment czujesz się spełniony? Na ten moment? Na ten moment. Patrząc na wszystko, co zrobiłeś od samego początku. Ciężkie pytanie, aczkolwiek na ten cały rok, jak rozwinąłem się jako trener, jako osoba, jaką zdobyłem wiedzę, myślę, że ten rok mogę powiedzieć, że tak, czuję się spełniony, ale to jest tylko na ten rok. Ale mamy już nowy rok. Tak jest, a apetyt rośnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Zgadza się. Nie, bardzo satysfakcji sprawia ci. Z jednej strony sam sport, ale z drugiej strony samo prowadzenie tego biznesu, bo powiem ci, że tak jak patrzę, to bardzo jesteś konkretny i taki w tym wszystkim dążysz właśnie sobie do swoich wyznaczonych celów. Dążysz do wyznaczonych celów. I kurde, fajnie się na to patrzy, jak to rośnie. Wiesz co, od zawsze? Jak na przykład grałem w piłkę nożną, zawsze sobie stawiałem małe cele, krok po kroku. Ale teraz z tej piłki nożnej mi się to wszystko przeniosło na trenerkę. Czyli prowadzę te treningi personalne i nie zakładałem, że porobię miesiąc, dwa, trzy i zobaczę, jak to wyjdzie, znudzi mi się, to nie dla mnie jednak. Mówię też wiesz, o budowaniu tej marki po prostu w social mediach, o tym, że twoje fanpage wyglądają super. Mam od tego jedną taką osóbkę, która mi bardzo pomaga, bo nie będę tego ukrywał, sam to prowadzę, sam rzucam zdjęcia i posty, ale bardzo duża jedna pewna osoba blisko mojemu sercu mi pomaga, za co jej bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczny, bo niektórzy po prostu wykupują sobie osoby od marketingu. I nie kryją się z tym. To jest trochę mniej autentyczne wtedy chyba. I płacą po prostu za to i tam osoby to od marketingu im tworzą te social media. Dlaczego tak prowadzę social media? Skupiam się na tym, bo jednak mamy XXI wiek. I uważam, że jeśli wszystko to, co robię, czyli metamorfozy, to jak prowadzę treningi, jak te treningi wyglądają, też samymi ćwiczeniami, które wrzucam z podopiecznymi i tam opisuję, też zależy mi na tym, na moich obserwatorach, jak obserwują i sami sobie ćwiczą, żeby też zwrócili nawet uwagę na technikę ćwiczeń, żeby też już skorzystali. To też myślę o tym, a nie po prostu, nagram, wrzucę i niech sobie będzie, niech widzą. No bo co, to tak to nie zyskiwałbym obserwujących. A jak ważna w tym wszystkim właśnie jest ta wizerunkowa strona? Wygląd samego na przykład Instagrama ma bardzo duże znaczenie. Bo teraz też jednym z celów na ten rok jest to, żeby może pozyskać jakąś współpracę. Czyli powiedzmy, są marki sportowe ubrań, marki suplementacyjne, cateringi dietetyczne i tak dalej, żeby troszkę mi było łatwiej jako trenerowi rozwijać się dalej.
i po to rozwijam Instagrama. I te marki też weryfikują bardzo teraz już profile. No nie wystarczy sobie kupić 10 tysięcy obserwujących i się dostaje jakąś współpracę, bo to nie o to chodzi. To naprawdę trzeba ciężko na to pracować. Jak zaczynałem w Myślnicach, miałem 300 obserwujących, w tym momencie już jest prawie 1000. Właśnie, w sumie, jak wygląda taki, jak wygląda sport sylwetkowy, dosłownie, w sensie to jest pokaz, czy to jest, szczerze nie wiem nic, dosłownie możesz mi mówić wszystko teraz. To jest samo wyjście na scenę, to jest już zwieńczenie całego tego przygotowania, ale tak naprawdę z Wojtkiem, czyli z podopiecznym, z którym byłem we wrześniu na startach w Warszawie, cały backstage. Cała otoczka to jest nie do opisania. Wchodzisz na backstage, czujesz zapach tego bronzera. Całe przygotowania to jest katowanie się, godzinne sesje cardio, pilnowanie nawet ziarenka ryżu. A wiecie, końcowa faza, czyli to ładowanie, to już ładowanie glikogenem, węglowodanami, to już są węglowodany proste, czyli taki najgorszy, można powiedzieć, syf. Czyli powiedzmy donaty, muffiny i to wiesz, leżało w pudełkach, wafle z masłem orzechowym, z jakimiś kremami słodkimi, żeby wyjść, naładować się i wyjść na tą scenę. Powiem wam, nie do opisania, bardzo wiele, wiele takich smaczków można wyciągnąć z tego. Dla mnie jako dla trenera i też może kiedyś, nie wiem czy to nastąpi, zawodnika, bardzo dużo zebrałem taki bagaż doświadczeń tym jednym wyjazdem. Ale no i kto wygrywa? W sensie... To wszystko zależy od jury, bo są różne federacje. Czyli na przykład to, co my startowaliśmy, to była federacja MPC, to jest federacja światowa, której zawody odbywają się w Polsce. Raz jury, powiedzmy, będą zwracać uwagę na estetykę, raz będą zwracać uwagę na gabaryty, a najważniejsza jest prezencja, czyli pozowanie, sztuka pozowania. To już jest, mi się dla mnie tak nie kojarzy ze sportem wszystko. W sensie... No, kulturystyka ma już, to już kilkadziesiąt lat, to jest ciężki sport. Kulturystyka, czyli sporty sylwetkowe, nie są prostym sportem. Na przykład proces odwadniania. Nie do końca zdrowy, ale jednak musi być przeprowadzony, żeby wyeksponować swoje ciało na scenie. Czy tam właśnie w tym sporcie nie ma rzeczywiście przesypu sterydów i no, takich środków? Przesyt? No tak, znaczy przesyt, no nie wiem czy przesyt, natomiast... Nie wiem co można myśleć przesyt. Że tam jest to popularne, nie? Nie będę ukrywał tego, tak? Sterydy biorą. Bo mówimy tu jakby o takim zawodowstwie totalnym, ja wiesz, nie mówię, że... Znaczy wiesz, kurde, ja osobiście nie jestem za dopingiem, nie jestem za sterydami. I ciężko mi na ten temat dzisiaj tu będzie się wypowiadać. Też nie chcę zrobić jakiejś burzy w kraju, bo to wiesz o co chodzi. Niech się robi burza. Nie jestem za sterydami, aczkolwiek... Przecież to nie jest do ukrycia, to też widać gołym okiem nieraz. Wystarczy, że ktoś uważał na fizjologii i wie, jakie są parametry maksymalne fizjologii naszego ciała, do jakich gabarytów ciało, mięśnie mogą uzyskać tą hipertrofię, czyli rosnąć. Sterydy są i to robią się coraz bardziej popularne, ale raczej tego tematu tu się nie pociągnę, bo ja sam osobiście nie biorę, więc na ten temat się nie wypowiem. Po co jest bronzer w ogóle? Bronzer? Co to jest? No wiesz, chodzi o to, że bronzer nakłada się, to nie jest tylko bronzer, bo jeszcze na bronzer nachodzi oliwka. Wychodzą zawodnicy na scenę, światło, które tam po prostu oni widzą, to tak naprawdę publiczności oni nie widzą. Jest takie mocne światło, żeby wyeksponować to ciało. No bo jednak jakbyś wyszedł, nawet miał super serwetkę, super docięcie, a wyszedł nieopalony na tle tych wysmarowanych bronzerem, no to całkowicie inaczej się eksponuje to ciało. I potem oni przyznają ci oceny za to i na tym polegają te zawody, tak? Znaczy, wiesz, ja nie jestem sędzią. Ja nie jestem sędzią, są karty punktowe, oni punktują, na koniec jest suma i tam bodajże z tego, co się orientuje, z najmniejszą liczbą punktów, dobrze mówię, po prostu tak to było te... Tak było chyba na karcie punktowej, tak mi się wydaje, że z najmniejszą liczbą punktów
że jest pula punktów i temu, co odjęto najmniej punktów, ten wygrywa, nie? Ile się trzeba przygotowywać do takich zawodów, jeżeli wiesz na przykład, że je masz w jakimś dniu? Ile? Bo ja rozumiem, że albo... Wiesz co, to też jest, zależy, kto podejmuje taką decyzję. Najpopularniejsze takie proste zawody to są już popularny Sopot, tak? Na Monciaku zawody sylwet kulturystyki od lat organizowane. No to powiedzmy, chłopaki ćwiczą na siłowni po parę lat, no i jest decyzja, a to się przygotuje do zawodu. Jak dla mnie jako trenera, zależy też od sylwetki, kto jaką ma. Jeśli powiedzmy, już to jest parę solidnych lat przepracowane, ta sylwetka wygląda dobrze, no to powiedzmy, że rok mógłbym przygotować tą sylwetkę, troszkę proporcji poprawić, powiedzmy zbudować troszkę masy mięśniowej, no i przechodzimy w etap prepa. Prepa, czyli przygotowania już ostatniej prostej do zawodu. I to też jest kwestia indywidualna, ile ten prep, czyli przygotowanie już stricte do zawodów, ile trwa. U Wojtka trwało to 13 tygodni. A samo ćwiczenie pozycji, pozowania do tego? Tak, po każdym treningu. Tak naprawdę po każdym treningu, dlaczego po treningu, to też zaznaczę, najlepiej jest trenować na zmęczeniu sztukę pozowania, bo jednak sztuka pozowania nie jest prosta. Czy to też przygotowujesz, czy do tego są jakby jakieś specjalne? Nie, to już są specjaliści od pozowania. To już są trenerzy, którzy są, to już oni są specjalistami, jednak mają tą dziedzinę ogarniętą perfekt. Ja od pozowania nie jestem specjalistą. Jasne. Jestem trenerem personalnym, który powiedzmy do pewnego pułapu, sylwetkę pod taki zawód jak z Wojtkiem jestem w stanie przygotować, jestem go w stanie wyprowadzić, ale wysłałem go do Krakowa, do jednego takich z trenerów, żeby przećwiczył z nim sztukę pozowania. I on ćwiczył później codziennie. I mówisz, że sam się poważnie zastanawiasz na tym, żeby wystąpić w czymś takim? No nie ukrywam, że zastanawiam się, żeby wystartować w zawodach sylwetkowych. Może powiem tak, wystartować, ale czy to robić zawodowo i rok w rok przez najbliższe 10 lat? Raczej nie. Bardziej, żeby sprawdzić to, jak to jest. Jak to jest, jak to teraz przeżyć jako zawodnik, bo jako trener już to przeżyłem, a teraz sprawdzić jako zawodnik, no i nie ukrywam, że troszkę marketingowo jest mi to potrzebne do mojego projektu. No i na pewno też fajna motywacja do... Jasne. Jak sobie wrzucisz jakiś cel przed siebie. Nie? Tak. Na Stacha Cichonia pojechaliśmy totalnie nieprzygotowani, więc może byś nas wkręcił na jakieś takie zawody do tego. Nie wkręcił, przygotował motorycznie. Nie, no właśnie wkręcił, możemy jechać od kopa. No. Tak jak teraz dostaliśmy 0,10, to tak. Na pozowanie, tak, żebyśmy poszli. Macie w kategorii skinny fat, ja to po prostu fat i jazda. No jeśli byłyby takie kategorie. Jeszcze, możemy stworzyć taką federację, nie ma problemu. Jeszcze musimy jakieś freak fighty odhaczyć i będziemy spełnili. I siatkóweczkę. Freak fighty, oglądacie freak fighty? Nie. Ja nie lubię, ale dziwnym trafem często przypadkowo idziemy do schodków akurat wtedy, kiedy są. Jakoś tak przyciąga nas to losowo. Nie, bo nie lubimy tej otoczki i tego po prostu... Znaczy ja osobiście też nie przepadam za tym, ale jeden jest plus tylko tego, że jest to propagowanie po jakiejś części aktywności fizycznej, jednak tych sztuk walki, tylko niestety to już schodzi na złą drogę. Bo wiesz, o co mi chodzi, Tomek? Chodzi mi o to, że jakby to powiedzieć, ja chcę ogólnie aktywność fizyczną propagować u każdego. Bo naprawdę sport, takie rekreacyjne poruszanie się, to naprawdę dla zdrowia to jest super, bo sport zawodowy, niestety sam się przekonałem, nie jest zdrowe, ale świat freak fightów, fajnie. Wydobyło się kilku chłopaków, którzy teraz zmienili trochę swoje życie z imprez, z alkoholu, z używek i trenują. Dwa razy dziennie walczą, rzeczywiście to już w miarę jakoś po tych latach wygląda. Tylko czemu te konferencje wyglądają jak wyglądają? No to już zachodzi za daleko, tak? Tak, i to już trochę patologii w tym. No, jeśli to by było wszystko utrzymane na poziomie, no, to by nie było modne i wtedy nie byłoby to. To jest błędne koło, prawda? To samo, co zrobili teraz ta gala w piłką nożną. Move. Kompletnie tego nie oglądałem. To też jakby fajnie, no piłkę nożną jest super, ale zrobili też taką samą otoczkę jak tutaj. Wiesz, bardzo dużo. Ja akurat kompletnie tego nie oglądałem, więc też się nie wypowiem. Wiem tylko tyle, że te freak fight, no, idą w złą stronę.
fajnie, bo te walki są już na coraz wyższym poziomie. I tak ja powiem, że idą trochę nawet w lepszą stronę niż były, bo tam już była bardzo mocna patologia, a ostatnio chyba Fame zaczął trochę odchodzić od tego, bo ja słyszałem, że teraz mają zakaz na przykład posługiwania się gwarą wiedzy. Bo do tej pory to tam leciały 60, leciały jakieś takie... Nie wiem, nie wypowiem się, język, który... teraz nie śledzę tego. Też tego nie śledzę, natomiast idzie to w trochę lepszą i tak stronę, ale no nigdy się tym nie jarałem. A prowadzisz jakiegoś fightera? Czy prowadzę jakiegoś fightera? Czekaj, daj mi pomyśleć. Na ten moment żadnego fightera. Na ten moment, chociaż jakby to powiedzieć, mam jednego podopiecznego, którego szykuję do mistrzostw Polski w judo. Więc bardziej sztuka walki, bo judo to jest jednak sztuką walki niż jakiś fighter, że wiesz, wychodzisz na gołe pięści czy tak. Piąstkówki i jest naparzanka, tak? To tak? O, no to dobrze, że zaznaczyłeś, tak? Przygotuj. I to też jakby przygotowujesz go rzeczywiście pod konkretny sport? To już jest stricte przygotowanie motoryczne pod judo. Fajne. Czyli elementy szybkościowe, elementy siłowe, żeby jemu przy tych wszystkich pozycjach, przerzutach i tak dalej, żeby był coraz silniejszy, coraz szybszy i mocniejszy na tych nogach. No i przede wszystkim... To jest ciekawe właśnie, jak kminić, żeby ćwiczenia... To już jest wszystko ułożone. To już nie jest... To jest tak naprawdę... Studia. Bardziej mnie to cieszy. Niż takie to... Bardziej, znaczy, żebym też źle nie zabrzmiał. Trening personalny, każda osoba, która jest moją podopieczną, uwielbiam swoją pracę. Bo naprawdę, moja działalność, którą rozwijam, mnie to po prostu cieszy i mam wrażenie, dlatego to tak idzie w tym dobrym kierunku. Ale na przykład dla mnie odskocznią jest, jak biorę jednak, mam przygotować sportowca pod konkretne zawody, bo wiem, że mamy cel, który musimy osiągnąć. Druga sprawa, też bym chciał zaznaczyć, że z Myślenic przygotowywałem do testów sprawnościowych jednego ze strażaków, Konrada Polewkę. Mhm. Udało się testy zaliczyć, przygotowywało się bodajże 5 miesięcy pod moim okiem. Zwieńczyliśmy to sukcesem. I w tym momencie nie będę zapeszał, ale przygotowuję dwie dziewczyny. Jedna z Myślenic, druga spoza Myślenic. Też będą startowały po prostu w testach sprawnościowych do Państwowej Straży Pożarnej. Czyli to nie tylko sportowcy, tylko też służby mundurowe. Tak, do służb mundurowych i jest pewien pomysł na projekt, aczkolwiek ta część projektu tutaj nie będę ukrywał. To będzie program rekrut, gdzie po prostu chcę uderzyć w całą skalę kraju. Czyli robię program, ogłaszam się online na całą Polskę, żeby pościągać do siebie osoby. Powiedzmy na każdy kwartał będę miał około 12 do 15 miejsc. Chętni się zgłaszają, chętni są pod moim okiem i powiedzmy przepracujemy te 4-5 miesięcy i oni idą na testy sprawnościowe. Bo ktoś pomyśli, no ale przecież on się sam może przygotować. Konrad startował z 120 chętnymi. Było 120 osób na chętnych, na liście. Zdało testy, zdało testy sprawnościowe, żeby was nie skłamać, 31 osób. Ze 120. Z państwowej, tak? Bo tak. Konrad chyba był w... No tak, bo ona Konrad jest cały czas w ochotniczej, ale tak, zdał testy do Państwowej Straży Pożarnej, więcej nie mogę zdradzać. Bo to jest jego tam działka, broszka, jak to mówią, ale wiem tylko tyle, że powoli spełniają się jego marzenia, w którym też mogłem mu trochę pomóc. To fajnie, dobrze. Więc program rekrut to też będzie część projektu i no, chcę pomóc po prostu ludziom, ułatwić, bo to naprawdę jest ułatwienie. Ja wskazuję drogę, ja już mam swoje narzędzia, które wypracowałem, które wiem, że dają efekt. Bo na testach sprawnościowych do Państwowej Straży Pożarnej jest podciąganie na drążku, bieg po kopercie i BIP test. Te trzy elementy, czyli siła plus można powiedzieć wytrzymałość, bo trzeba się podciągać tyle, ile damy radę, czyli maksymalną liczbę powtórzeń, szybkość ze zwinnością, czyli koperta i wydolność, czyli BIP. Bo tak samo jeszcze posiadam w swoich szeregach jednego, który będzie chciał przejść na selekcję i dostać się do wojska. Czyli, no i to też jest końcówka tego roku, gdzie będzie tam startował, próbował przejść tą selekcję, ale na ten temat się więcej nie wypowiem, bo to dopiero rozpoczęliśmy przygotowania, ale tylko z tego, co on mi powiedział, no
selekcja do wojska. Jest jeszcze grubsza niż do... To jest niezły kawałek chleba, to już nie są testy sprawnościowe do straży pożarnej. To dobrze. To dobrze, że do wojska tak selekcjonują, bo wiecie jak jest. Bardzo dobrze. Aczkolwiek no nie byłem w wojsku, to też nie będę się wypowiadał na temat wojska. Chciałbym, żeby jednak nasze to polskie wojsko było na bardzo wysokim poziomie, jednak było chyba jest, ciężko ciężko dostać, bo jeśli każdy mógłby się dostać, no to odpukać. Jakby nas ktoś zaatakował, a widzę, że to jest ostatnimi czasy modne, no to kto by nas bronił? Chłopcy, którzy się nie umieją bronią obsłużyć? No, unieść? Wchodzimy na takie tematy, to przecież zawsze jest argument jakiejś pani na Facebooku, że do wojska ich posładzi. A, no tak. Dać suchy chleb. Dzisiaj naszym gościem był Mateusz Pietrzyk. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego podcastu. Dzięki, że wpadłeś. Dziękuję wam bardzo, miło za zaproszenie. I wpadajcie na trening. Cały klub tu leci Malibu, a ludzie wpadli tu, by poczuć z nami luz. Cały klub tu leci Malibu, a ludzie wpadli tu.